To są spraye kredowe, którymi dzisiaj zniszczymy samochód mojego taty. Ja pierd... Jeżeli coś się nie powiedzie, to tata nas przetestujmy najpierw, czy to się zmywa na moim aucie. Zamówiłem do tego cztery kolory: biały, pomarańczowy, czerwony, niebieski. Firma zrobiła mi pranka, bo ten niebieski przyszedł normalny. To jest normalna farba sprayu. Trzymamy z daleka od auta, sprawdzimy to. Podpiszemy się. Tak dużo? Patryk, dwie pary drzwi to trudno wymienić. To za drogie, jak się nie zepnie. Jeszcze podpiszemy czerwonym. Patryk, Jezu. No działaj. Dziewczy, to się zmywa. O! Zmywa się, chcesz się podpisać? Dawaj. Nie będę mazać, bo potem będę miała dwa auta do mycia. Satysfakcjonujące, dawaj. Nie, nie nasz... Boże. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, jeżeli chcecie, żeby było więcej takich filmów. A teraz jadę na myjnię i sprawdzę, czy to się zmyje. Strasznie stresujące jest jechać z namalowanym bokiem i strasznie stresujące jest to, że nie wiadomo, czy to się zmyje, nie? To już pewnie wyschło, więc zaraz będzie ostateczny test. Dobra, płacimy trójaczka za myjkę i zobaczymy, czy to się zmyje. Mycie zasadnicze i chwila prawdy. Lecimy. Dobra, Esta! Jak widzicie, pod ciśnieniem nie ma żadnego śladu, wszystko jest fajnie, więc to się uda. A teraz plan działania. Plan działania jest taki. Moja mama jest wtajemniczona w to, co się będzie działo, dlatego pojedziemy do moich rodziców i ona rzuci nam klucze przez okno. Żeby uniknąć podejrzeń sąsiadów, będziemy musieli pojechać na nasze podwórko, tam nikogo nie ma, będziemy mogli bez problemu osprayować cały samochód i wrócić. Mama przekaże nam klucze na balkonie, zadzwonię do niej, czy jest gotowa. Halo? Gotowa? No. Dobra, to zaraz jestem. Dobra. Przyjedziecie później, jak wrócimy z cmentarza? Tak, przyjedziemy później, jak wrócicie z cmentarza. Hejo, moja mama pewnie nawet nie zdaje sobie sprawy, że była nagrywana. Lecimy do niej, odbieramy klucze. Dobra, słuchajcie, moment kulminacyjny tego odcinka. Tutaj nie może nic pójść nie tak. Idę teraz pod balkon, tam jest blok moich rodziców i muszę odebrać klucze od mamy, tak żeby tata mnie nie zauważył. Dobra. O nie, samochód stoi przed tym, przed klatką. Samochód taty stoi przed klatką. Więc strasznie ciężko będzie go stąd zabrać. Zabiorę klucz, napiszę tylko do mamy, że jestem. Jestem pod balkonem. Drzwi są otwarte, więc muszę mówić cicho. Mamy klucze! Dobra, teraz muszę szybko wsiąść i szybko odjechać. Będzie problem. Dobra, idę na pewniaka. Dobra, odjechałem! Odjechałem! Let's go, odjechałem! Klaudia, samochód był tam pod klatką. Chciałem go stamtąd ukraść. Mamy to! Dobra, jedź do domu i ja jadę tym do domu, ty jedziesz tym. Ja też się czuję trochę nielegalnie, ale jedziemy. Dobra, udało się, jedziemy na chatę i widzimy się zaraz, jak już będę pod domem. Jestem mega podekscytowany, że to się udało. Jedziemy. Jesteśmy już na miejscu, samochód tu stoi, trochę zaczęło kropić po drodze. No i co, możemy zaczynać, natomiast jest jedna ważna sprawa. Dostałem właśnie informację, że za niecałą godzinę musimy zwrócić samochód na swoje miejsce, bo tata będzie wyjeżdżał, więc to jest problematyczne. Musimy szybko brać się do pracy i zaczynamy od felk na pewno. Ja proponuję napisać coś w stylu koprowa, a nie piłkę czy coś. Nie, ja bym napisał radę. Przepraszam. Ja bym napisał radomek na pewno, bo to uwierzytelni, że ktoś mógł to zrobić, nie? Napisałem radomek. Jak na boku, ale zmieniłem kolor felg pierw. Dobra, zaczynamy od felg. Ej, ja myślę, że pomarańczowe felgi w takim Mercedesie będzie stos, nie? Lecimy, kurde, trochę są brudne. Panie Robercie, pan auto musi częściej myć. O, zobacz, jakie lakierowanie felg. Piękne. Ej, ładny ten pomarańczowy. No ładny. Zobaczcie, mamy felgę. To jest na razie ulepszenie tego auta, mam wrażenie. Szałkę mu jeszcze zrobiłem na pomarańczową felgę. Albo zróbmy każdą felgę w innym kolorze. O! Klasa! Czerwona felga, taka bardziej różowa, nie? Strzałeczka YouTube'owa. Idziemy do kolejnej. Biała, jak będzie wyglądać? Też ładnie. No klasunia, ulepszamy to auto, nie ma co gadać. Ale on się znerwuje, wy sobie nie zdajecie sprawy. Nie, ja myślę, że on może pomyśleć, że to jest kolejny twój głupi pomysł. Nie, na pewno nie pomyśli tak. Ej, ładna ta strzałka, widać, że masz wprawę. Uczę się, tak? Uczę się. Już jeden samochód tak customizowałem. Wiem, co jest 5. Ja robię prawdziwy detailing. Nawet mogę swojego taga napisać. Nie możesz! Dobra, napiszę Radomia. 1910 piszę. Dobra, jeszcze nam jedna felga została.
nie zaplanowałeś żadnego tej projektu, nie zrobiłeś? Nie, bo to spontan. A spontan! Tak, spontan, lecimy na spontanie. Dobra, co my można jeszcze zrobić? Dobra, biorę abra czerwoną i ja piszę. Przepraszam, jak panie Robercie, to jest jedyna okazja, gdzie mogę sobie popisać tak po prostu. Ja piszę, piszę tak. Klaudia, to jest żadna. Przepraszam, jakby ważne, że wszyscy jesteśmy szczęśliwi, tak? Tak. Nie, ja chyba przesadziłam. Ominę znaczek Mercedesa, proszę docenić, tak? Co to jest za arcydzieło, nie? Piękne arcydzieło. Muszę to zmyć, Patryk. On nie może tego zobaczyć. Ale mam zabawę. A co tam piszesz? No nie pisz tak. No co? Niech wie, że ktoś zna jego nazwisko. Niech czuje ten dreszczyk emocji. Ja mam głupi pomysł, nie? Strzałki muszą do czegoś odwoływać, więc ja napiszę, co to jest, nie? Lewa felga. Też lewa felga. Jakbyśmy tak światełka przemalowali. Nie, nie można, bo nas na ulicy złapią. Prawa felga. Patryk, ale nie jest to dobry pomysł. Ale jest os. Mogę skreślić rowy, jak chcę. Tak, no powiem, wszystko. Że się rozmyśliłaś. Ale to wszystko trzeba nierozrzucane. Coraz lepiej się uczę. Zobacz, jak piszę ładnie. No. I kobelo. Ja pierdzę, to się nie zmyje. No Rogal, szybko, nie ma czasu. Panie, trzeba podkreślić te światła piękne. Mam cię. Ale będziesz musiał długo myć. No to pojadę na myjkę. Taką wiesz, to się wjeżdża do niej. A co to za ślady? Czy to jakieś ślady zwierzątka? Nie, teraz zrobimy ślady zwierzątka. Harmonijka. Może byś kolor zmienił na różowy. Ty jesteś od różowego, zaraz ty pomalujesz. Nie, ja już przesadziłam na masce. Nie dość, że przesadziłam na masce, to chyba w przeprosiny będę musiała kupić ulubione cukierki śliwkowe. I love you. No zobacz, ja ulepszam ten samochód, nie? Może oddaj pieniądze. Co ty robisz? Chciałam narysować rogalika, ale coś mi chyba nie wychodzi. No, bardziej jak pierogi. Strasznie się... O nie, patrz, muszę ci felgę zmazać. Dla dobra rogalika. No kurde, ty! Jak ja mam talent! Masz inny kolor? O! Wiesz, że jak mój tata to zobaczy, to już miała talent dopiero. Ja będę miała talent? Kogo to był pomysł? Tego jeszcze no kamerujesz mnie i zmuszasz do tego! Człowieku! Jakie rogale! Dobra, to jest koniec mojej pracy. Ja już kończę to. Ja już nie chcę być wandalem. Na strony masz machy. No i co? Jakby ja się nadal wkupuję w rodzinę. Z racji tego, że zostało nam już naprawdę mało czasu do oddania auta, będę się starał poprawiać, żeby się odznaczały, nie? Żeby to jeszcze uwiarygodnić, będę pisał wszędzie 1910, żeby był Radomiak, nie? Bo to może być wtedy wiarygodne, no bo nikt by takiego głupiego czegoś nie zrobił, nie? No ej, co ty robisz, no? Popsułem ci rogalika. No wiesz co, ale jesteś dzbanek. Dobra, ja mi się wydaje, że my musimy wracać, Patryk. Nie, serio, żeby nie było przypału. Że wiesz, wyjdzie i nagle zgłosi na policję, że auta nie ma. Jak to wygląda? Najgorsze jest to, że będę musiał tym jechać, nie? Paulo Coelho. I tak właśnie prezentuje się skończone auto mojego taty. Wygląda dziwnie, bo na koniec jeszcze domalowałem pod miniaturę, czyli po was grałem po prostu wszystko. I mamy teraz około 15, myślę 20 minut na odstawienie go na miejsce. Przebitki auta i lecimy na miejsce. Słuchaj, mama powiedziała, że nie muszę wjeżdżać pod klatkę. Nie chcę zasłonić rolet, bo powiedziała, że to będzie dziwne. Bo ona zawsze ma odsunięte rolety, więc ciężko będzie nam wjechać w to samo miejsce. Ale mój tato taki jest, że on zapomniał, że tam postawił to auto, nie? To może tam. Tu może wjedziemy, nie? Będzie najbezpieczniej chyba, dobra. To ruszam. Ja muszę przecież oddać klucz. Biegnę pod balkon. Ja pierdzielę, ale to jest akcja, nie? Mamy to. Mamy to. Słuchajcie, stoimy tu już długo i czekamy, aż oni wyjadą. Ale ciężko jest w ogóle cokolwiek tu ogarnąć. Nie widzę ich jeszcze, ale tutaj jest zaszarana, widzę. Teraz będą wychodzić, mam nadzieję. Dobra, dostałem właśnie informację, że wychodzą. Dobra, idą, widzę ich, idą, idą. I jak ci się podoba? Co? Wzór. O Boże, aż mi brzuch rozpadał, nie mogę usiedzieć. Radom jak Radom jeszcze brakuje na szybie. No.
to sobie pomyślałeś za pierwszym strzałem? Za pierwszym strzałem to sobie pomyślałem, że mi napierdzili samochód, bo stał pod klatką. No, tak właśnie myślałem, ale mama nie chciała zasłonić rolem, żeby pojechać. Ale widziałem, że tu stanęłeś, to tak o tak stanąłeś, ja nie wiedziałeś co. Ogólnie to tak, ja nic nie nagrałam, bo się zestresowałam, a siedziałam za koszem. No i teraz tak, no chyba musimy jechać na myjnię. Nie, no chodź, idziemy umyć. To co, to się zląkłeś się? Zląkłeś się? Nie, kurwiłem. Delikatnie. Zastanawiałem się, kto mi mógł to zrobić. Ale myślę, że to są prawdziwe spraye, nie? Tak, dopiero jak wziąłem palcem i... A, bo wziąłeś, bo ja nie widziałem. Żeby zobaczyć, czy będę musiał malować samochód, czy będę go musiał umyć. Ale powiem ci, że podoba mi się, to jest najlepsze. Ja myślę, że będę jeździł takim samochodem. Zostawiamy, tak? Tak. Dobra, to my jedziemy na chałupę. Nie wiem, czy na groby nie pojadę tak. Wzór. I szkoda, że nie widzieliście miny, jak wyszliśmy z... Bo to było to. To by było mocne, no bo właśnie ja myślałem, spojrzenie, że... Spojrzenie, gdzie jest samochód, samochodu nie ma. Niespodzianka przednia, powiem szczerze. Jedziemy na myjkę i zobaczymy, czy to się zmyje. A jak nie, to się dowiesz, ile kosztuje. Ludzie nas nagrywają. Zobacz, teraz chwila prawdy, zobaczymy, czy to się zmyje, nie? Czy to będzie śmieszny odcinek do końca. Dobra, lecimy, oprysk wstępny pierwszy. Zobaczcie! Nawet opryskiem wstępnym leci dobrze. Tam jest serca. Zaraz zobaczymy, czy umyjemy to dokładnie. Samochód umyty, więc wszystko zgodnie z planem. Nic nie zostało. Nie mścicie na mnie. Dzięki. Ale powiem szczerze, niespodzianka straszna. Pierwsze wrażenie, nie poznałem samochodu, to jest pierwsza rzecz. Pierwsza rzecz, jaką pomyślałem, jak to zgłoszę do ubezpieczyciela. A wy zgłoście swoją obecność w tym filmie, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem i napiszcie w komentarzu, czy film wam się podobał. Trzymajcie się i do zobaczenia. Nara!